Stawiam na Tolka Banana był kultowym serialem lat 70. 7-odcinkowa seria biła rekordy popularności zarówno wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych. Romantyczna postać Tolka Banana, w którą wcielił się Jacek Zeidler, była uwielbiana przez nastolatki. Jego kariera skończyła się zbyt szybko. Stawiam na Tolka Banana to serial opowiadający o grupie trudnej młodzieży. W rolę tytułowego Tolka wcielił się Jacek Zeidler. Miał zaledwie 25 lat, kiedy odnaleziono go martwego. Okoliczności jego śmierci budzą ogromne wątpliwości do dzisiaj. Gwiazda serialu Stawiam na Tolka Banana 40 lat temu została znaleziona martwa. Śmierć Jacka Zeidlera jest jedną z najbardziej tajemniczych śmierci wśród polskich aktorów. Bohater produkcji pod tytułem Stawiam na Tolka Banana został znaleziony martwy 2 stycznia 1980 roku. Wiadomo, że Sylwestra spędził u dyrektora teatru Bohdana Cybulskiego. Na imprezie mieli się pokłócić, a 25-latek wybiegł z mieszkania. Kilka dni przed swoją śmiercią miał też udać się do Łodzi, by porozmawiać z żoną. Do Opola miał wrócić całkowicie załamany. Drugiego stycznia 1980 roku w Opolu został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu Jacek Zeidler, aktor, odtwórca tytułowej roli w serialu Stawiam na Tolka Banana. Był aktywnym członkiem opozycji antykomunistycznej. Zeidler między innymi zbierał podpisy pod listem, w którym domagano się zwolnienia z więzień robotników zatrzymanych po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie. Był inwigilowany przez SB. Miał 25 lat. Za oficjalną wersję zgonu przyjęto samobójstwo, zatrucie gazem. Tymi słowami Mateusz Magdziarz, dyrektor TVP3 Opole, wspominał na Twitterze rocznicę śmierci aktora. Koleżanka aktora ze smutkiem wspomina tragiczny widok. Niektórzy są nadal pewni, że to SB stało za śmiercią młodego aktora. Należał do opozycji, chętnie angażował się w wydarzenia i akcje, które miały zagrać władzę na nosie. Zapukała do mnie sprzątaczka i powiedziała: ten pani młody przyjaciel aktor nie otwiera drzwi, a tam czuć gaz. Telefon na milicję i do pogotowia gazowego. Leżał w śpiworze przy otwartym piekarniku. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Ale pamiętał o tym, żeby wykręcić korki, żeby dzwoniąc do drzwi, nie spowodować wybuchu, wspomina aktorka i koleżanka Jacka Zeidlera, Wanda Wieszczycka. Dzisiaj grzeje, 1. Sylwester TVN, skandaliczna wypowiedź Marcina Prokopa. Znany dziennikarz może mieć kłopoty. 2. Piękna wokalistka zaliczyła ogromną wpadkę na Sylwestrze TVN. Podczas występu pokazała o wiele za dużo gwiazdę serialu Stawiam na Tolka Banana. Niektórzy brali za przyszłego Zbigniewa Cybulskiego lub Gustawa Hołoubka. Miał niesamowity talent, intuicję i ogromne serce. Jego ostatnią rolą było wcielenie się w samobójcę, który ostatecznie został odratowany w filmie Wesela nie będzie.
Jeden z jego znajomych powiedział wprost, że był zbyt wrażliwy, delikatny, nie wytrzymał ciśnienia. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.